Warning. Warning. UFO detected. Hej, hej, witajcie w nowym filmiku z cyklu gry ze starej szafy. Tym razem chciałem pokazać X-Coma, ale tego pierwszego, tego, który kiedyś jeszcze się nazywał UFO Niemienną, teraz go przemianowali na X-Com UFO Defense. Ale oczywiście pomyślałem sobie, że czemu mam pokazywać tą wersję taką, która wyszła wiele lat temu, jak jest coś takiego jak Open X-Com. Open X-Com, tam mamy open source'owego X-Coma z wieloma innymi możliwościami. Oczywiście pierwsza możliwość, jaką widzicie, to jest to, że gra na HD może się uruchomić. Dodatkowo zaraz wam pokażę, ile jest tam możliwości konfiguracji tego wszystkiego w grze, ale myślę, że najbardziej z tego będą zadowoleni ci, którzy już mieli styczność z X-Comem tym pierwszym dawniej i podobało im się to i niektóre rzeczy ich wkurzały. To teraz będą mieli okazję sobie zagrać jeszcze raz, przejść tą całą, może nie misję, ale całe zadanie, tak, obrony Ziemi przed UFO i z troszkę takim ciekawszym chyba sposobem, bo dzięki tym opcjom w Open X-Comie gra jest no mimo wszystko myślę, że trudniejsza, mimo że ona zawsze była trudna, to tym razem jest jeszcze trudniejsza, także od razu ostrzegam, że dla początkujących nawet poziom początkujący wcale nie musi być taki łatwy i trzeba przyzwyczaić się, że zanim pozna się wszystkie te zasady, reguły i tak dalej, to trochę nam tych żołnierzy tu będzie ginęło. Ja postaram się pokazać w sumie jakieś takie podstawy, które mi gdzieś tam w głowie zostały z tych dawnych lat i które one można potraktować, że zawsze będą w miarę dobrze się gdzieś tam sprawdzały, a przynajmniej jest to jakby pozycja wyjściowa do opracowania własnych metod. Nie będę tu pokazywał grania na jakichś tam super wysokich poziomach, bo nie o to tutaj chodzi. Ja chcę po prostu zaprezentować tą grę, więc myślę, że tam zacznę na jakimś tam poziomie weteran. No i tak będzie masakra na pewno, jak zdążycie. Czemu nie na tych wyższych? Myślę, że no, owszem, takie granie na tych wyśrubowanych poziomach jest fajne, ale on jest fajny tak naprawdę tylko dla już maksymalnych miłośników gry i tematu i w ogóle, którzy będą potrafili, nie wiem, dzień potrafiło będzie ich kręcić to, że 5 minut się zastanawiają nad jednym kroczkiem, czy zrobić tu, czy może kimś innym, a może tutaj, a może tam. Myślę, że dla zwykłych takich graczy, którzy chcą sobie po prostu go pograć, no takie wyśrubowane poziomy to troszkę, no nawet dla oglądania może być nudne, bo nie każdy się tym ekscytuje. Więc ja tam zawsze też lubiłem sobie pograć trochę bardziej na żywioł. Wiadomo, że jakieś błędy sobie tam wtedy popełniam, ale na tych niższych poziomach jakoś nam się tam upiecze. Dobra, żeby nie marnować czasu, bo opcji jest tutaj naprawdę do pokazania dużo, to od razu powiem tak. Wchodzimy sobie, ja oczywiście zainstalowałem to w języku polskim, bo jest taka możliwość. A, najważniejsze, żeby mieć tego Open X-Coma, trzeba mieć podstawkę normalną tego X-Com UFO Defense zainstalowaną u siebie. Ja powiem tak, ja mam to jakąś Steamową wersję, nie było żadnego problemu, Open X-Com ją wykrył, przekopiował sobie sam pliki potrzebne, nie ma żadnego problemu, on nie miesza się tak jakby z tym X-Comem, tworzy swój folder, tylko kopiuję stamtąd pliki po prostu.
Dzięki temu mamy obydwie gry i nie musimy się przejmować, że jak sobie coś tam zainstalujemy, to zaraz zniknie nam ta typowa taka wersja podstawowa. Nie, nic takiego się nie dzieje. No i tutaj można właśnie wybrać sobie polski język, można zostawić angielski. Tak mieszałem, miałem mieszane uczucia, zostawić polski czy angielski. Jestem tak przyzwyczajony do tego angielskiego, że ten polski jest dla mnie dziwny. Polski ma też to do siebie, że nasze słowa są długie i niekiedy to dziwnie wygląda na menu, bo gdzieś coś się nie mieści, gdzieś coś nie działa tak jak trzeba. Znaczy, może nie tyle nie pokazuje się tak jak trzeba, ale pomyślałem, że dobra, okej, może to będą osoby, które nigdy z Iską nie miały wspólnego, więc ten język polski jakby im ułatwi start w tym Iskowie, bo będą rozumieli przynajmniej co się dzieje dookoła, albo szybciej rozumieli, bez konieczności tam znajomości angielskiego. Więc dobra, ja pokażę, jakie opcje sobie wybrałem. Oczywiście obraz. Mamy rozdzielczość 1920 na 1080. No i może tak być, ale ja myślę, że do normalnego grania zwykłe te HD Ready, takie 1280 na 720, jeśli się nie mylę, to jest chyba wygodniejsze. Bo cały dowcip polega na tym, że te napisy są takie małe i miejsce do klikania w menu myszką też są takie małe. No to się trzeba trochę przyzwyczaić. Ja może od razu go zmniejszę. Okej, zmieniona rozdzielczość. Dobra, teraz mogę wam pokazać resztę opcji. Obraz, no to już patrzyliśmy. Złap myszkę sobie zostawię, żeby mi nie uciekała poza okno. Ta skala widoku mi odpowiada. Można oczywiście sobie przestawić. Jest tego dużo możliwości. Dźwięk trochę przyciszyłem, żeby lepiej było słychać to, co mówię. Teraz tak, sterowanie. No to są klawisze, klawiszologia. Można sobie poprzestawiać, jak kto tam lubi. Widok globu. Ja sobie ustawienie zegara może troszkę szybciej, żeby to szybciej leciało. Ogólnie tak, włączamy sobie kraje. Dodaję, że widać fundusze z poszczególnych krajów. Na mapie tej głównej radary, zasięg radarów nam pokazuje, trasy lotu naszych samolotów i fundusze, czyli tyle, ile mam kasy dostępnej. W taktycznej potyczce, proszę bardzo. Prędkości zostawiłem takie, jakie są. Domyślnie ta prędkość chyba trochę zwiększy ruchów gracza, żeby to wszystko płynnie chodziło. SI sobie zostawię ufiaki, żeby dokładnie widzieć, gdzie oni się tam w tej czają na brzegach mapy, czy strzelają skąd. Dodatkowo włączyłem sobie strzałki, a to jest bardzo fajne. Pokazuje nam trasę, którą będzie szła jednostka, zanim oczywiście klikniemy zatwierdzeniem tej trasy. I kolorami wskazuje, gdzie będzie można jeszcze strzelać, gdzie tylko się możemy poruszyć. I gdzie czerwone, czyli tam, gdzie już nie dojdziemy. Jednostki czasu też jest fajne, bo przy każdym takim jakby kroku pokazuje, ile jeszcze pozostało jednostek czasu do wykorzystania. Czyli ja wiem, że aż takie może nie jest koniecznie potrzebne, bo w samej grze jest opcja rezerwacji jednostek czasu na odpowiednie tam działania. Ale powiem wam, że tak czysto informacyjnie może się to przydać. Można to w razie czego wyłączyć, nie ma problemu. Powiadamianie o śmierci, no, przydaje się, bo czasem gdy tura obcych jest i strzelają, nie zawsze jesteśmy w stanie zauważyć, do kogo tak naprawdę strzelali. Tak mam od razu powiadomienie, kto oberwał i kto niestety nie przeżył. A to się pewnie będzie zdarzało dosyć często. Tutaj mam pokaz i podpowiedzi. Powiem wam, że to chyba wyłączyłem, bo wszyscy mówią, że to jest wkurzające, bo to są takie tooltipy tylko do menu. A menu się dosyć szybko, łatwo ogarnia i tylko potem to wkurza, więc po prostu to wyłączyłem. Teraz tak, w zaawansowanych odtwarzam intro. Mam tak, no bo to intro chciałem w tym pierwszym filmiku po prostu pokazać. Domyślnie sobie wyłączę. Automatyczny zapis. Powiedzmy, zostawiłem, bo czasem można zapomnieć zapisać, a trzeba będzie do czegoś wrócić niechcący, jak się wszystko już posypie całkowicie i trzeba będzie load zrobić. A nie zapisaliśmy, to zawsze będzie jakiś tam automatyczny zapis, zawsze. Tutaj nie zmieniam tego, bo nie jestem nawet pewien, która opcja, czy tak, czy nie, to jest zapis, będzie ta losowość zmieniana, czy niezmieniana.
A chodzi chyba tylko o to, że przy Loadzie dostajemy tak jakby na nowo losowane wszystkie efekty, jakie tam się zdarzą, albo zostają takie same, jak przedtem były wylosowane. Tylko nie wiem, która opcja jest która. Nie chcę tego mieszać, zostawiłem tak, jest domyślnie. Trudno mi powiedzieć, czy teraz jest losowanie za każdym razem, czy nie. Można by to pewnie sprawdzić, losując i patrząc, co się dzieje za każdym razem, czy jest tak samo. Ale nie chcę mi się w to bawić, nie jest aż taki istotny chyba. Nad tym się jeszcze zastanawiam. Być może to włączę w drugim odcinku, żeby było widać różnicę między jednym a drugim. To taki na pełnym ekranie, zależnie od ustawień skalowania, będą te ekwipunek i inne wyświetlane tak by na pełnej wielkości. No zobaczymy, jak to wygląda. Limit klatek na sekundę też nie zmieniałem. Tutaj teraz tak, reorganizacja początkowej bazy. To sobie włączyłem, bo w podstawowej wersji zawsze było to, że jesteśmy gotową bazę. Każdą inną mogliśmy sobie zrobić tak, jak chcieliśmy, ale tą pierwszą zawsze mieliśmy gotowca. Więc skoro mogłem robić inne, dlaczego nie mogłem robić tej pierwszej samemu zaprojektować? Dzięki tej modyfikacji tutaj, tego ustawienia, na tak będziemy mogli sobie zbudować tą pierwszą bazę sami. Przynajmniej może nie tyle zbudować, ale zaprojektować. Dobra. Myślałem też nad kolejkowaniem rozbudowy i tak dalej, ale też by było w sumie takie ułatwienie, bo byśmy sobie wrzucili po kolei, co ma budować. Nie trzeba by było myśleć nad tym, co w tej bazie się dzieje, i to by się samo budowało. A to nie do końca chyba tak chodzi. Chciałem zostawić tak, jak było w oryginalnej grze. Tego nie było. Tak samo wymuszany start samolotów, czyli coś, co faktycznie urealniłoby sytuację, bo przecież nie zawsze musi być zatankowany do 100% i uzbrojony do 100%, żeby mógł wykonać jakąś akcję. Ale tutaj zostawimy tak, będzie to troszeczkę zmuszało nas, żeby myśleć naprzód i sobie trochę w głowie poukładać po kolei, co mamy robić i pilnować tego porządku. Limit magazynów na zdobyte przedmioty to nie. Teraz tak. Tutaj pory roku w widoku globu sobie włączyłem. Myślę, że to czysto i wyłącznie kosmetyczna zmiana, więc nie wpływa na gameplay kompletnie. I myślę, że awans polowy sobie włączyłem, bo to może być ciekawe, że awansują tylko ci żołnierze, którzy biorą udział w misjach. Bo normalnie to było tak, że jak się miało tam, nie wiem, 30 ludzi, wystarczyło ciągle stale jeździć jedną ósemką, a i tak wszyscy awansowali. Na przykład. Więc mówię, głupie to jest, trochę bez sensu, bo co do gościu siedzący gdzieś tam w bazie nic nie robi, dostaje awanse i się leveluje. Nie bardzo. Więc pomyślałem, że po prostu włączę to. To też nam zrobi taką bardziej prawdziwą tą grę. Zmieniłem sobie tak, celowanie jak w modyfikacji UFO Extender. Co to zmienia? To zmienia, że im dalej jesteśmy od celu, to ten zmniejsza się nas ten bazowy bazowa umiejętność celowania, czyli jeżeli mieliśmy na przykład 50% bazowe, to im dalej będzie ten nasz cel stał, to z tych 50% będzie ciągle coś tam nam ubywać. Więc włączyłem to, bo to faktycznie tak jest. Im dalej jest, tym trudniej trafić w cokolwiek. Nie ma znaczenia, jak jesteśmy wyszkoleni, po prostu jak będzie dalej, to zawsze będzie trudniej trafić. Więc to prawdopodobieństwo nam spada. Statystyki ekwipunku tak, bo wtedy od razu w ekwipunku widzę wszystkie informacje dotyczące wybranego żołnierza, czyli jego tam siłę, celność i chyba tam odwagę, czyli wszystkie te podstawowe cechy. Ulepszone sprajty. No tak, no w końcu to też tylko grafika, więc czemu nie? Niech będzie zawsze to troszkę ładniej wyglądało. Natychmiastowe. Jeszcze nad tym się też cały czas zastanawiam. Bo w podstawowej wersji eksplozje granatów i innych wybuchowych materiałów działały tylko tak jakby na jednym poziomie. Czyli jeżeli rzuciło się granat pod latającego ufiaka, to ten granat mu nic nie robił. No a przecież w rzeczywistości granat jest wybuch jest trójwymiarowy, tak? Więc powinien, tak jak widzicie tutaj, możliwość jest płasko i kuliście rozprzestrzeniania się. I myślałem na tym właśnie, żeby włączyć to, ale z drugiej strony pomyślałem sobie tak, no w podstawowej wersji nie było. I nie wiem, czy nie byłoby to dodatkowe ułatwienie, bo wtedy można by, wiadomo, no jest wybuch kulisty, więc
Nie musimy się męczyć i wszystkie te latające, powiedzmy, stwory by można strącić zwykłym granatem rzuconym im pod nogi. Nie wiem, czy to nie, to w tym przypadku przynajmniej tej gry nie byłoby to łatwiej, więc tego nie włączam, ale jak chcecie, to polecam przetestować, zobaczyć, jak to działa. Myślę, że urealnia na pewno, ale w tym przypadku, w tym grze, myślę, że to by było ułatwienie. Teraz tak, automatyczne kończenie potyczki. No zdecydowanie tak, bo dawniej było tak, że trzeba było przeklikać wszystkich, skończyć turę i dopiero wtedy, jeżeli wszyscy byli, wszyscy obcy byli załatwieni, dopiero wtedy kończyła się tak jakby nasza tura i można było wyjść. A tutaj w momencie, brzydko mówiąc, katrupienia ostatniego, automatycznie tury się kończą i oszczędza nam to po prostu czas. Też nie zmienia nic w gameplayu, tylko ułatwia nam życie po prostu. Co kolejna rzecz, teraz tak, wziąłem przechwycenie psioniczne. A to jest też fajne, bo w tamtym oryginalnym UFO, nawet jak się zdobyło kontrolę nad jakimś ufiakiem psychiczną i można nim było sterować, to niestety nie kończyło tak jakby, nie zaliczało nam tego, że on jest jakby złapany albo zabity. Więc albo trzeba było ich, nie wiem, ubijać, albo ogłuszać stan lodami, żeby dopiero zakończyć grę. A tutaj zrobione jest tak fajnie, że jeżeli gość jest pod wpływem naszym umysłowym i my nim sterujemy, to w momencie, kiedy cała reszta przeciwników jest już zlikwidowana, to automatycznie uznany jest jako złapany lub przejęty. To mi się bardzo podoba. Tego mi zawsze trochę brakowało w podstawce, więc od razu mam. Zignoruj linię strzału. To też sobie włączyłem, bo to mnie zawsze denerwowało. Czyli rośnie jakiś krzaczek, za krzaczkiem stoi ufiak i ja już do niego nie mogę strzelić. No ale przecież normalnie mogę, tak? To, że jest krzak, to nic nie oznacza. No i właśnie pomyślałem sobie, że może będzie tutaj w ten sam sposób to wykorzystać. Czyli strzelam w krzak, to jest jakoś serią. Pierwsze dwa strzały na przykład niszczą krzak, ale trzeci już dosięga celu. Więc uznałem to też za całkiem logiczną rzecz i włączyłem. No i dodatkowo jeszcze włączyłem sobie, że obcy krwawią, skoro posiadają jakieś tam płyny ustrojowe, są ranni, to dlaczego mają nie krwawić? My krwawimy, tak? Więc oni mogą tak samo i mogą wykrwawić się w czasie walki. Też to włączyłem. Teraz mody. Z modów wybrałem tylko naprawdę niektóre. Czyli takie, które jakby troszkę nawet utrudniają nam grę, niektóre, tak jak ten, na przykład Aliens Pick Up Weapons. Będzie to utrudnienie w takim, utrudnienie po prostu w momencie, kiedy na przykład czasem zostanie ogłuszony na chwilę albo straci przytomność, a potem wstanie obcy, wypadnie mu broń z ręki, będzie w stanie ją podnieść i nadal strzelać. W podstawowej wersji tego nie było. Jak zgubił, to tak stał, taka środka Marysia do odstrzału. Teraz będzie trochę trudniej, bo potrafię podnosić to, co leży na ziemi i używać tego. Dodatkowo ściągnąłem sobie ze strony Open XCOMa mody z dźwiękiem, takim lepszym. I to też sobie włączę. Haku Sound, czyli High Quality Sound. Dużo fajniejsze są dźwięki, dużo ciekawsze. Myślę, że warto sobie to ściągnąć. Koniecznie trzeba włączyć Look Extra UFOs. To jest fajna rzecz, bo problem w UFO był taki, że rodzajów pojazdów, którym dysponowali obcy, było kilka. I one tak naprawdę już po dwóch, trzech akcjach człowiek wiedział mniej więcej, czego może oczekiwać po danym pojeździe. Czyli można było łatwo zapamiętać cały rozkład pomieszczeń w środku i całego tam przejść komunikacyjnych, gdzie którędy się można poruszać, gdzie można się schować, gdzie się obcy mogli schować i tak dalej. A ten mod powoduje, że tych wariantów jest dużo, dużo więcej. One z zewnątrz wyglądają tak samo, kształt mają ten sam, ale całkowicie przearanżowane mają środki. Wewnętrzne wyposażenie, położenie drzwi, luk, przejść i tak dalej i ścian. I to jest fajne, bo tak naprawdę dużo trudniej nam jest, znaczy dużo też ciekawiej jest nam walczyć na takich, w takim miejscu, gdzie się to nie powtarza ciągle, tylko są jakieś tam zawsze zmiany.
Dodatkowo wybrałem sobie Scout Armor. To jest taka modyfikacja, która zmienia jedną z późniejszych jakby zbroi, czyli Power Armor, jeśli się nie mylę, w taką, która nie zmniejsza tak jakby ilości punktów ruchu i zwrotności. Ona będzie miała mniejsze statystyki niż ta główna, ale zawsze da nam troszkę więcej niż taka podstawowa, ale tutaj zbroja, którą można wyprodukować dla naszych żołnierzy. Nie wiem, czy to aż tak strasznie zmieni. Myślę, że nie, bo jest słabsze niż Power Armor, więc czy tam Power Suit, już nie pamiętam, jak to tutaj było, bo Power Armor to chyba jest z Fallouta. Ale jest to taka, powiedzmy, modyfikacja dostępnych pancerzy, więc to też wziąłem. Ściągnąłem też Scout Drone. To jest coś takiego, jak dzisiaj drony są zwiadowcze, czyli wysyłamy w teren najpierw drony, a potem dopiero żołnierzy. No to jest dosyć istotne, bo wiadomo, można rozpoznać cały teren, to gdzie przeciwnicy są. I dopiero wysłać już na gotowe, no może nie na gotowe, ale wiedząc już o tym, gdzie są, można zaplanować sobie lepiej to, jak nasi żołnierze mają się poruszać w tym terenie i jak działać. Oczywiście drony są bardzo narażone na zniszczenie, a są dosyć drogie, więc myślę, że też nie jest to taki totalny plus i nie jest to zniszczenie całego balansu, bo no wiadomo, na te drony też trzeba będzie uważać. I dodatkowo one nie mają żadnego uzbrojenia. Więc są typowo tylko do celów zwiadowczych. Mają za to granatniki dymne. No to może nam pomóc tylko, ale odrobinę w obronie, czyli że trafienie albo spostrzegawczość obcych będzie zmniejszona. Dlatego sobie to wziąłem. Wziąłem też takie proste modyfikacje jak dodatkowe bronie, tak jak shotgun czy snajperka. Snajperki mi zawsze brakowało, shotguna też mi brakowało. One oczywiście są dostępne od razu, bo to nie są jakieś bronie super zmodyfikowane. I dlatego też nie dają, myślę, ogromnego jakiegoś tam bonusa, więc myślę, że też nie zniszczą tego balansu w grze. Szczerze przyznam się, nie wiem nawet jak działałem, bo nigdy nie używałem. Modyfikacja tank powoduje, jeśli dobrze pamiętam, to, że można produkować różne wersje dostępnych w grze czołgów i chyba to są jakieś takie mieszane, że można część uzbrojenia wybierać z jednych wersji i przenosić do drugich, czyli też tak naprawdę poruszamy się wewnątrz tego, co zostało stworzone w oryginale i nie sądzę, żeby to też niszczyło naszą jakąś tutaj równowagę w tej grze. I wybrałem jeszcze StatStringsy. Szczerze mówiąc, nie wiem co jest, ale wszyscy mówią, że warto to brać. Nie szukałem dokładnie, już nie chciałem się zaglądać, co one dają, ale to tylko są jakieś rzeczy do statystyk, więc na pewno też nie zmieniają strasznie balansu gry. Myślę, że to by było na tyle odnośnie konfiguracji i tego, co faktycznie tam pościągałem. Czyli mówię, z modów to są takie małe te zmiany, nie są jakieś takie wielkie, które nam bardziej przyjemną rozgrywkę niż tak totalnie ją zmieniają. Okej, myślę, że możemy przystąpić do nowej gry. Nie będzie to jakoś, wybierzmy sobie, tak mówię, nie jakiś super poziom, tylko wybierzmy weterana. W zupełności wystarczy, żeby tych nawet, co już kiedyś tam grali, zadowolić, jeśli chodzi o poziom trudności. I okej, zaczynamy. Jak widzicie, mamy jeszcze dwa poziomy przed i dwa z, i oraz człowiek z żelaza, czyli bez zapisywania ręcznego. Teraz tak. Tutaj widzimy te okręgi, których nie widzieliśmy tak wcześniej w podstawowej wersji. To są zasięgi radarów. Jak widać, ten najmniejszy, środkowy, wewnętrzny, to jest właśnie ten podstawowy radar, który mam na początku, czyli mały radar. Następny okrąg to jest od dużego radaru. A następny, ten trzeci, największy, to jest chyba z Hyperwave Decoder. Nie wiem, jak to po polskiemu przetłumaczyć. Jakiś tam decoder z superfal, czy tam hiperfal, ale
Chodzi o to, że on ma największy zasięg, jest tutaj takim jakby najlepszym sposobem na wykrywanie UFO. Teraz tak, położenie bazy. No oczywiście najlepiej było, żebyśmy jaki największy obszar przykryli tym naszym radarem. Będziemy mieli największą szansę na znalezienie jakichś pojazdów UFO i wykrycie ich tam przelotów i działalności. A od razu mówię, że te radary to nie są takie naprawdę skuteczne, bo według informacji z gry to chyba mają 5% skuteczności, więc możecie sobie wyobrazić, że to faktycznie jest mało skuteczne urządzenie. Dlatego wiem, że niektórzy ci hardkorowcy w ogóle ich tak jakby nie rozbudowywują, tylko używają radarów z samolotów, które są w bazie. One mają dużo mniejszy zasięg, ale mają ten plus, że w grze mają jakby stuprocentową wykrywalność, czyli cokolwiek w ten zasięg się zmieści, raczej się znajdzie w tym zasięgu, automatycznie zostaje wykryte. Tutaj z tym zwykłym radarem niestety tak nie jest. Może sobie latać i latać i wcale nie musimy tego wykryć. Także tutaj dla tych, którzy chcą grać jakieś super challenge na wysokich levelach, to myślę, że jest chyba dobry sposób na to, żeby te wyniki sobie poprawić i ułatwić tę grę. Znaczy ułatwić w ten sposób, że nie będzie takiej możliwości, że przegapią coś istotnego. A mówię, widziałem, jak tam ludzie grali, że wysyłali właśnie samoloty na patrole i one tak jakby zapewniały tam przestrzeń wykrywania radarowego. My zagramy tak standardowo, bez żadnych tam zabaw w patrole, nie patrole. Użyjemy zwyczajnych naszych radarów i myślę, że na początek, żeby pokazać, jak ta gra w ogóle wygląda, to w zupełności wystarczy. Teraz tak, zastanawiam się właśnie, jak najlepiej ustawić sobie tą początkową bazę. No dobrze by było, żeby przykryć przynajmniej te państwa, co dobrze płacą. Możemy wybrać Europę albo Stany Zjednoczone, bo to są zawsze najlepsi płatnicy. Najwięcej kasy można dostać. Rosja też sporo płaci, czyli w połączeniu tutaj Europa i Rosja też możemy liczyć na to, że będą niezłe pieniądze. A potem, w razie czego, można rozbudować kolejną bazę gdzieś tutaj w Chinach i przykryć tak jakby pozostałą część Azji. Nie wiem, często budowałem bazę tutaj właśnie w Turcji albo gdzieś tutaj w tych rejonach Morza Czarnego na Krymie, bo tu miałem całkiem pokaźny ten. Wiem, że też fajnie wybudować sobie na Krecie. Też mamy wtedy część Afryki. No nie wiem. Albo bardzo patriotycznie, tylko że będziemy mieli tutaj przykryty ocean, na którym polowanie na wrogie UFO kończy się tym, że wpadają do wody i nie mamy z tego tak jakby dodatkowej możliwości wysłania drużyny naszych dzielnych wojaków, żeby posprzątała resztki i niedobitki załatwiła i zgarnęła trochę sprzętu, który będziemy mogli potem sprzedać. Okej, wybierzmy gdzieś. Może na tym Krymie. Tam Hiszpania nam trochę odpadnie, ale myślę, że to nie będzie problem. Nazwiemy to. A niech to będzie Eurazja. Taka Europa z Azją. O, i teraz jest dosyć istotna rzecz. Normalnie dostalibyśmy już gotowca, który wygląda mniej więcej tak, że tu był jeden hangar, tu był drugi hangar, tu był trzeci hangar i między tym było pełno jakichś tam budynków. Wszystko ogólnie wyglądało fajnie, tylko jest pewien mały problem, bo w grze są sytuacje, kiedy obcy atakują nasze bazy. I do naszych baz można dostać się na dwa sposoby. Albo właśnie przez hangary, albo przez windę dostępu, którą właśnie teraz musimy tutaj gdzieś postawić. Więc jak gra nam proponowała tutaj hangar po środku windę, to obrona była masakryczna. No, trzeba było ze wszystkich stron liczyć się z tym, że będą nadciągać obcy żołnierze i trzeba będzie walka taka obrona. No, z każdej strony jesteśmy otoczeni. A gdy my to zbudujemy, to wyjdzie na to, że tak naprawdę obcy będą mogli się pojawiać tylko w jednym miejscu. Więc ochrona jest tak naprawdę dużo łatwiejsza. Czyli tak. Stawiamy sobie tą windę dostępu i teraz hangary. O, jeden tutaj, drugi tutaj.
Trzeci tutaj. O, nie trafiłem. Trzeci tutaj. Teraz tak, oczywiście moglibyśmy je postawić albo po tej stronie, albo tutaj. To nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby one były w jednej linii. Bo teraz w momencie ataku, to nawet jak w każdym z trzech hangarów pojawią się obcy, to żeby dotrzeć do naszej bazy, i tak będą musieli wszyscy skupić się tutaj, w tym miejscu. Bo dopiero tutaj stawiam magazyn. Po tej stronie stawiam na przykład laboratorium. Niżej stawiamy warsztaty. A po tej stronie kwatery mieszkalne. I mamy system radarowy, żebyśmy mieli jakieś pokrycie. I teraz wrócę z powrotem do bazy i pokazuję. W momencie ataku wszyscy obcy będą w naszej bazie pojawiać się tędy, z tego jednego wyjścia. Więc obrona pozostałej części bazy będzie polegała na tym, żeby skupić się tylko w tym miejscu i nie będziemy musieli się przejmować tym, że ktoś nam gdzieś tam od tyłu zajdzie. Raczej sytuacja wygląda na tym, wydawałoby się, że to jest jakby ułatwienie, ale musimy pamiętać, że nie możemy pobudować niczego tutaj. Bo jak pobudujemy to, to te budynki się połączą i już będzie kolejne przejście. Więc tracimy tak jakby raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc na rozbudowę bazy. Myślę, że to jest spory jakby minus tego, że mamy lepszą obronę. Więc jest coś za coś i uważam, że to jest też w miarę tak zbalansowane, że nie będziemy mogli posiadać jakichś super systemów obronnych, bo będziemy musieli skupić się na rozbudowie bazy pod względem właśnie magazynów, miejsc mieszkalnych, tutaj laboratoriów i warsztatów. Oczywiście, jak będziemy mieli kolejne jakieś bazy, będzie można sobie wyspecjalizować daną bazę. Czyli w jednej bazie będziemy robili tylko laboratoria, w jednej na przykład tylko warsztaty i w ten sposób też sobie jakby pomożemy, ale to jest dopiero później, kiedy tych baz jest więcej i będziemy w stanie nawet je obronić, bo to też jest istotne. Dlatego na razie myślę, że to jest całkiem dobry sposób. Będziemy rozbudowywać się w tą stronę i tutaj, zostawiając te miejsca wolne. Ok, zaczynamy grę. Na samym początku, w zależności od poziomu, mamy odpowiednią ilość kasy, czyli im wyższy poziom, tym kasy mniej. Standardowo. Jak ją zainwestować sensownie? Myślę, że na samym początku wybierzemy buduj instalację. I tak, od razu można spokojnie dokupić kolejne kwatery mieszkalne, bo to tego nigdy nie za wiele. Na pewno potrzebny jest magazyn, koniecznie. I myślę, że w tym wszystkim konieczne będą cele dla obcych. Od razu możemy postawić też te cele. Teraz tak, mógłbym oczywiście postawić to tutaj. Tutaj, tak jak mówiłem, nie, bo tam się to znowu połączy, będzie dodatkowe przejście. Ale tu na przykład już nie mogę. Bo w grze można budować tylko i wyłącznie, kiedy już jakaś instalacja jest sąsiadująca z tym polem. Więc te cele dla obcych muszę pobudować mniej więcej tutaj. No i jeszcze duży system radarowy, żeby zwiększyć swoje pokrycie radarowe. Postawię go po drugiej stronie tutaj. Ok, i tak to wygląda. Te liczby oznaczają ilość dni, jaka jest potrzebna do postawienia tych budynków. Czyli widzicie, że tak parę dni będzie trzeba, żeby to wszystko jakoś się rozkręciło. Jak zostanie trochę więcej kasy, od razu laboratorium kolejne wybuduję, bo to jest też istotne. Ale na razie tak, zaczynamy od samego początku, czyli sprawdźmy, jakich mamy żołnierzy. A, może jeszcze pokażę tylko, jakie są w WFOpedii instalacje bazy. Mamy system radarowy, zobaczcie, on ma tylko 5% szansy, żeby wykryć obiekt o średniej wielkości w ciągu 10 minut. Czyli jak będą dosyć niedaleko, gdzieś tam na obrzegach tych zasięgu przelatywać, to prawdopodobnie nie wykryjemy żadnego UFO. Ale to tak tylko chciałem informacji nie pokazać. I duży system ma tak samo, większy tylko zasięg, ale nadal ma 5% szansę. Także to też nie jest żadna rozpusta.
Dobra, wracajmy. Zacznijmy od przeglądu żołnierzy. W normalnej wersji byśmy tego nie widzieli, a tutaj właśnie mamy CNR, M. No powiem wam, że jak zwykle jest lipa, bo nie dostaliśmy żadnego z literką H, a to oznacza, że nie mamy samych słabych żołnierzy. Możemy zresztą to sprawdzić. No 38, ten jeszcze nie jest taki zły. Siła, bo to chodzi o to, że oni nie będą mogli przenosić, znaczy akurat ten jeszcze będzie mógł przenosić w miarę ciężki ekwipunek, czyli jakieś ciężkie działka i wyrzutnie rakiet. A na początku to jest podstawowy sprzęt, którym będziemy się posługiwać, bo bez tego to by tutaj była krwawa łaźnia po prostu. Ok, popatrzmy dalej. Kogo my tu jeszcze mamy? 33, bez rewelacji. Ten jest już widzę całkiem niezły, bo ma tak całkiem dużo jednostek czasu, niezła wytrzymałość, odwaga jest trochę niska, ale refleks ma niezły i celność strzału. Siła też jest niezła, więc on u nas będzie na pewno robił za kogoś, kto będzie nosił albo ciężkie działo, albo wyrzutnie rakiet. Zobaczymy. Ten 33 siła. Celność jest słaba. Taka niezbyt, refleks słaby. No, widzicie, ogólnie nie ma tutaj czym się pochwalić. Następny, T34 też nie jest rewolucja. Ten jest bardzo słaby, więc ten nie będzie żadnych ciężkich rzeczy nosił. Ale spokojnie, celność strzału jest całkiem średnia. Za to ma odwagę niezłą, całkiem niezły refleks. Jednostki czasu też niezłe i wytrzymałość, więc. Może nie będzie aż taki zły. O, ten mi się bardzo podoba. Myślę, że ten dostanie snajperkę, jeżeli nie będzie nikogo lepszego. Ma 64, wytrzymałość sporą, dużo jednostek czasu i całkiem niezły refleks. Ten mi się podoba. Odwagi nie musi mieć, bo snajperzy nie biegają w pierwszej linii, więc nie ma problemu. Tutaj ma całkiem niezłą siłę. Ten też będzie mógł jakiś cięższy sprzęt nosić. No, ten 20 to nie ma szansy, żeby cokolwiek. Ale za to ma 60 jednostek czasu, czyli ten będzie dobry do pierwszej linii i ma niezłą odwagę. Damy mu shotguna, będzie latał z shotgunem chłopina. 28, 38, o ten też jest niezły. 33, to już była czernuszka, dobra. Klikamy OK. OK. I teraz tak, wyposażenie samolotu. To też od razu pokażę. Przynajmniej ja jak to robię. Na początku wywalam wszystko jak leci. Można prawym przyciskiem kliknąć na strzałkę w daną stronę, to mamy tak jakby maksymalne wartości. I teraz tak. Pistoletów żadnych nie biorę. Tu na razie biorę na maksa. Niech tak będzie, albo chociaż może na maksa nie, połowę. Działko ręczne tak, obydwa bym zabrał. I najważniejsza to jest ta wybuchowa amunicja. Tej. Zabiorę tylko dwie, żeby po prostu mieć wrażenie, że jakby zabrakło, bo te magazynki nie zawierają zbyt dużo pocisków. Koniecznie wyrzutnie rakiet i dwie rakiety w zupełności na początku wystarczy, bo i tak więcej nie udźwigną. Granaty, na razie niech jakiekolwiek będą, 8 sztuk. Dymne też mogą być 4 sztuki. I okej, dobra. Teraz zrobimy w ten sposób. Pięknie jest. Aha, jeszcze samoloty kolejne, przepraszam. Myśliwce. Zmienić od razu działko, bo to jest kompletnie do niczego na Stingraye. A drugiego zmieniam na Avalanche. Czyli będzie taki z większym zasięgiem na coś większego. A jedynka będzie na te mniejsze UFO. Okej, okay, gotowy, gotowy. Teraz tak, sprzedajemy. Co nie potrzebujemy? Na pewno nie potrzebujemy działka. Pistoletów. Karabin, magazynki muszą zostać, przeciwpancerna może na razie zostać, rotacyjny nie chcemy, mała rakieta zostaje, granaty niech tam zostaną. Sprzedajemy wszystko to, co nie potrzebujemy. Dobra. I teraz kupujemy. Zaczynamy oczywiście od naukowców. Nie wiem, ilu ich można kupić, 22, bo tyle mamy tylko wolnych kwater. Dobra, więc nie przesadzajmy, kupimy 15, potrzebujemy jeszcze przynajmniej da się 7. Tych na razie i tak nie, bo nic nie ma wymyślone. Właśnie nie wiem, czy 10.
Może czterech, tylko żeby było 12 sztuk. To na początku w zupełności wystarczy. Za to weźmiemy tylko trzech. Dobra, na razie nie. Na razie nie kupimy inżynierów. Teraz tak, wyrzutnie z tym kraj nie. Dokupimy kilka walenczów na wszelki wypadek, żeby były. Cztery powinny wystarczyć. I teraz tak, jest to właśnie czołg zwiadowczy, czyli to co w dodatkowym modzie włączyłem. One są dosyć drogie, widzicie, 200 tysięcy. Ja sobie kupię dwie sztuki. Dodatkowo smoke pellet, czyli te granaty dymne. Zrobię tak ze 20. Za dużo. Na początek 20 wystarczy. Można kupić duży czołg, którym zawsze dawniej też się posługiwałem, ale ciekawszy jest ten. Troszkę tak bardziej realne to jest, że mamy jakieś małe drony, które wysyłamy na zwiady. Okej. Pistolety nie. Shotguna tak. Shotguna weźmiemy dwa. I na wszelki wypadek 6, a 8 tych pocisków, bo nie ma dużo. Karabiny szturmowe mamy. Dokupmy magazynków trochę. Jedna snajperka. Myślę, że w zupełności wystarczy. Nie wiem, z 5 klipów. One są po 10 sztuk chyba, więc to też wystarczy. Ręczne działka, amunicja wybuchająca. To jest to, co potrzebujemy. No i widzicie, więcej już nic nie mogę dokupić. A jest dosyć istotne, bo tu są podstawowe jeszcze też rzeczy, które potrzebujemy. Nie wiem, co to mogę zrezygnować w takim wypadku. Wybierzemy sobie shotguny. No dwa muszą być, to dobrze, to weźmiemy 6 pocisków, raczej 6 magazynków, a walenczy tylko dwa. Dobra. Amunicja wybuchowa, no nie, no musi być tyle. Wyrzutnie rakiet, paralizator, ten się zawsze przyda, bo można będzie do walki wręcz po prostu, jak podejdą bliżej. No 8 na razie nie, ale 6 na pewno kupię. Ładunki wybuchowe są dużo lepsze niż granaty, więc przynajmniej 8 sztuk. Ile można? 13 maksymalnie, dobra, to te 8 sztuk wezmę. I jak się uda, to dużą rakietę. Ile takich rakiet wciągniemy, to bierzemy. Okej. Zamawiam. Zostało nam 900 tysięcy. Można zobaczyć, ile kosztuje laboratorium. 750. No teoretycznie stać by nas było. Nie wiem, czy tego nie kupię. Ale na razie sobie odpuszczę. Nie lecimy tutaj na jakieś granie na nie wiadomo jakie wyniki. Okej. Podstawowe rzeczy już zrobiłem. W badaniach tylko. Bronie laserowe to jest to, co musimy mieć. Niech wymyślają. Produkcji jeszcze nie możemy mieć żadnej. Wszystko jest ok. Wychodzimy do widoku globu. O, już wyszło dużo ponad 30 minut, także pierwszy odcinek zamierzam zakończyć teraz. W drugim odcinku liczę na to, że dostaniemy jakąś pierwszą misję i pokażę, jak to wygląda na mapie taktycznej cała walka. Także dzięki za wspólne oglądanie i zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, hej!